Urzędnik otworzył link z wirusem. Z gminy wyciekły dane świętokrzyskie, z urzędu gminy w Nowinach wyciekły dane osobowe. Szczegółowe dane osobowe wycieły z urzędu gminy Nowiny Świętokrzyskie. Sprawa została zgłoszona do CertNASK zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, poinformował w komunikacie urząd. Informacje o tym, że doszło do wycieku danych osobowych, gmina przekazała w sobotę wieczorem. Komunikat zamieszczono na stronie urzędu i w mediach społecznościowych. Jakie dane wyciekły? Z informacji opublikowanej przez urząd wynika, że jeden z pracowników przypadkiem otworzył zainfekowany link, który uruchomił oprogramowanie złośliwe i zaszyfrował serwer. Administrator o wycieku danych z czterech baz dowiedział się 9 grudnia. Dane, które przejęli nieznani sprawcy, zawierają imię i nazwisko. Nazwisko rodowej matki, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dokumentu tożsamości, numer konta bankowego oraz telefonu kontaktowego. Sprawa dotyczy kilkuset osób naszych pracowników i byłych pracowników oraz kontrahentów osób fizycznych, które na zlecenie Urzędu Gminy wykonywały różne czynności. W bazie nie ma danych firm, jako urząd informujemy te osoby o tym, że dane wyciekły w celu podjęcia działań zapobiegawczych, czyli m.in. zastrzeżenia dowodu osobistego, powiedziała w niedzielę Marta Sowińska, rzeczniczka Urzędu Gminy w Nowimach. Sowińska zaznaczyła, że nie wyciekły dane mieszkańców. Jeśli mieszkańcy nie byli związani z Urzędem Zawodowo, nie są w tej bazie danych, przekazała. Wyciek danych. Sprawę zgłoszono do CERTNASK. Sprawa została zgłoszona do CERTNASK, który zgodnie z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Administrator, dokonując analizy mającego miejsce zdarzenia, ocenił, że wyżej wymienione. Okoliczności mogłyby skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, co w przypadku złych intencji stanowi o zwiększonym ryzyku dokonania przestępstwa, kradzieży lub sfałszowania tożsamości w celu dokonania szkód majątkowych, np. wyłudzenia pożyczek lub kredytów z instytucji finansowych, poinformowano w komunikacie. Wskazano by zachować ostrożność przy podawaniu swoich danych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem internetu lub przez telefon. Władze gminy zaapelowały również, żeby w przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych sprawę natychmiast zgłosić policji.